Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. W jednym z budynków przy ulicy Piłsudskiego odkryto niewypał. Odkrycia dokonał pracownik firmy remontowej. Dzisiaj około godziny 12 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu został poinformowany o znalezieniu niewybuchu w jednym z remontowanych mieszkań przy ulicy Piłsudskiego. W czasie remontu rury kanalizacyjnej z rury wysunął się pocisk, prawdopodobnie jeszcze z czasów wojny, trudno w tej chwili określić. Na miejsce została wezwana grupa pirotechniczna, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia. W tej chwili jedzie do nas patrol minerski z Głogowa. Pracownik firmy remontowej, który znalazł pocisk podczas rozbiórki instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu, mówi, że przedmiot ma około 40 cm długości. Kawałku rurki żeliwnej był wsadzony. Ja go podniosłem, bo sprzątałem tam. Chciałem go przestawić tą rurkę, a to z tej rurki wyjechało, nie? Ulica Piłsudskiego została wyłączona z ruchu na czas usuwania niewypału. Ewakuowani mieszkańcy zostali tymczasowo umieszczeni w podstawionych autobusach. Mogli też liczyć na ciepły posiłek zapewniony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To pierwszy taki przypadek w Wałbrzychu. Dotychczas niewypały znajdowane były w lasach, na obrzeżach miasta i prawdopodobnie również stamtąd pochodzi znaleziony w mieszkaniu pocisk. W Wałbrzychu potwierdzono przypadek zachorowania na świńską grypę. Choruje 11-letni chłopiec, który przebywa na oddziale dziecięcym specjalistycznego szpitala imienia Alfreda Sokołowskiego. Wcześniej było podejrzenie, że matka chłopca również może być chora, ale obecnie badany drugi przypadek dotyczy zupełnie innej osoby, kobiety w wieku około 55 lat. Szpital czeka na wyniki badań. W przypadku chłopca takie potwierdzenie już dotarło. Dostaliśmy zgłoszenie badania screeningowego odnośnie zachorowania na grypę H1N1 u dziecka w wieku 11 lat, gdzie przebywał w szpitalu dziecięcym u nas na Batorego na oddziale pediatrycznym. Badanie screeningowe było wykonane przez punkt konsultacyjny Laboratorium Fryda w Krakowie. I badania zostały potwierdzone. Trzeba pamiętać, że tzw. świńska grypa wywoływana przez wirus H1N1 ma podobne objawy do typowej grypy. Charakteryzuje ją wysoka gorączka, bóle mięśni, dreszcze, bóle głowy, gardła, suchy kaszel, brak apetytu, katar. Mogą też wystąpić bóle w okolicy uszu, nudności, wymioty i biegunka. Takie silniejsze objawy mogą powodować sztywność, utratę przytomności. Z reguły takie objawy silniejsze występują u osób o osłabionej odporności, u dzieci do lat 2, u kobiet w ciąży. My wszyscy możemy być narażeni w tym momencie, bo nie przestrzegamy podstawowych zasad higieny, prawda? Kontaktujemy się w ogólnych takich zbiorowiskach, gdzie po prostu nieczęsto przestrzegamy zasad mycia rączek, stosowania chusteczek jednorazowych, stosowania różnych żeli do rąk, mycia. Nie wietrzymy pomieszczeń, w których przebywamy. Jak mówi przedstawicielka powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, teraz w Wałbrzychu jest więcej zachorowań na zwykłą grypę niż w styczniu 2012 roku. Od początku miesiąca zachorowały już 782 osoby w mieście i powiecie. 6 trafiło do szpitala. W zeszłym roku nie stwierdzono też u nas świńskiej grypy. Żeby uniknąć zachorowania, najlepiej o tym pomyśleć przed tak zwanym sezonem grypowym i się zaszczepić. Jeśli się nie zdążyło, pozostaje mycie, dezynfekcja i odparnianie organizmu przez picie dużej ilości płynów, jedzenie owoców cytrusowych czy ruch na świeżym powietrzu. To pozwoli w razie zachorowania uniknąć powikłań pogrypowych, którymi mogą być nawet zapalenie mięśnia sercowego i opon mózgowych, zwłaszcza u dzieci i osób z chorobami przewlekłymi. W środę potwierdzono, że jest też chora druga osoba. Władze Wałbrzycha planują do połowy roku utworzyć nowy tymczasowy dworzec autobusowy. Miałby on znajdować się przy ulicy Sikorskiego, obok hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sytuacja pasażerów autobusów dalekobieżnych jest trudna. Część autobusów zatrzymuje się na przystanku komunikacji prywatnej przy ulicy Sikorskiego, niedaleko Teatru Dramatycznego, a jeszcze inne na placu po dawnym dworcu PKS. W obu miejscach brakuje ławek i zadaszenia. Jest problem, w ogóle nie ma żadnego zadaszenia i tutaj na przykład ten dworzec został zlikwidowany. No i nie ma po prostu miejsca, żeby się schronić. Dodatkowo jest problem z rozpiską autobusów. W jakich godzinach są, na przykład do Przemyśla, tutaj kiedyś była taka sytuacja, że pani czekała na autobus, po prostu podjechał tam, może miał niby zatrzymać się tutaj, no i niestety nie zdążyła, a następny miała dopiero za kilka dni. Gdziekolwiek się dostać, to jest problem, a zwłaszcza z tej strony, gdzie nie ma żadnej wiaty, nie ma kompletnie nic. Po drugiej stronie chociaż można się schować pod wiatą. Żeby jakaś kawiarenka była, żeby można było się ogrzać, żeby ludzie mieli co robić, tak? Żeby nie marznąć na przystankach po godzinach.
Rozwiązaniem problemu ma być budowa centrum przesiadkowego między ulicą Wysockiego i Lubelską, które pełniłoby rolę zarówno dworca autobusowego, jak i przystanku kolei aglomeracyjnej. Takie centrum może powstać jednak najwcześniej za 2 lata. Władze Wałbrzycha planują tego czasu zorganizowanie tymczasowego punktu przesiadkowego. Znalazłby się on na małej działce przy ulicy Sikorskiego obok hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. To jest nasza propozycja na dworzec na rok, dwa, tymczasowy, bo jak wiadomo przygotowujemy się, jest proces przygotowania bardzo intensywny, głównie po stronie PKP, na stworzenie przystanku zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscu, gdzie miała powstać i częściowo powstanie Galeria Magnolia. Mówimy o tak zwanym przystanku stacji Wałbrzych w Śródmieście. Wszystkie dokumenty przedstawiliśmy, przekazaliśmy PKP, ono musi ten projekt uzupełnić. Natomiast ten dworzec tymczasowy powinien być, i tak planujemy, na terenie wokół czy niedaleko Osiru. Myślę, że do czerwca tego roku ten projekt zostanie zrealizowany. Władze miasta, tworząc przystanek w tym miejscu, muszą brać pod uwagę plany budowy zachodniego odcinka obwodnicy Wałbrzycha, przewidujące poszerzenie ulicy Sikorskiego. My się musimy do tego projektu dostosować, to znaczy jeśli ulica ma być poszerzana, tak przynajmniej jej początkowej części, jeśli chodzi o ulicę Sikorskiego, będzie, to ten przystanek autobusowy powinien zmieścić się w terenie, który nie będzie poddawany przebudowie ulicy Sikorskiego. Podróżnym podoba się nowa lokalizacja przystanku. No myślę, że byłby dobre, ponieważ jest miejsce niezagospodarowane, także myślę, że no to byłaby dobra opcja w końcu, żeby się gdzieś móc schować, na przykład w taką pogodę jak dzisiaj, albo na przykład jesienią, no bo wiadomo, że wiosną i latem, no to jakoś nie stwarza to większego problemu. Każde miejsce będzie dobre, żeby podróżni mogli godnie podróżować. Także tutaj koło Osiru równie dobre miejsce jak i tutaj. Zakładamy, że to będą wiaty. One będą miały charakter tymczasowy, bo trudno inwestować w taką infrastrukturę jakieś ogromne środki, ale musi zapewnić elementarne bezpieczeństwo i warunki w miarę komfortowe dla tych, którzy chcą korzystać z autobusów dalekobieżnych. Według wcześniejszych planów przystanek tymczasowy miałby zostać zlokalizowany przy ulicy Mazowieckiej. Okazało się jednak to niemożliwe ze względu na możliwe utrudnienia w ruchu. Na 2 godziny częściowo wstrzymany został ruch pociągów w całym kraju. Kolejarze zaprotestowali w ten sposób przeciwko likwidacji części ich przywilejów. Utrudnienia dotknęły także wałbrzyskich pasażerów. O godzinie 7:00 zgodnie z zapowiedziami kolejarzy rozpoczęła się trwająca w całym kraju 2-godzinna akcja strajkowa. Protestowali pracownicy PKP Intercity, Cargo i polskich linii kolejowych. Z powodu akcji utrudnienia wystąpiły także u innych przewoźników. Spośród 369 kursujących w czasie trwania strajku pociągów przewozów regionalnych zatrzymanych zostało 125. Z przyczyn technicznych odwołano 38 pociągów. Opóźnienia dotknęły także pasażerów w Wałbrzychu podróżujących do Wrocławia i Jeleniej Góry. Takie nerwy, że trzeba to czekać godzinę. Na zegarek się rozpatrzy się. Myślałam, aby nie być w środku strajku, ponieważ temperatura jest bardzo niska i wiadomo, że działa bardzo niekorzystnie takie zimno. Kolejarze sprzeciwiają się odebraniu im przywilejów. Chodzi m.in. o likwidację zniżek na przejazdy koleją dla emerytowanych pracowników i zmniejszenie ulgi dla pracujących kolejarzy. Proszę pana, to są sprawy polityczne i trudno się zorientować, kto ma rację. Uważam, byłem świadkiem, jak jadąc pierwszą klasą jechali kolejarze i grali w karty, zachowywali się bardzo głośno, pili piwo, co mnie bulwersowało. W związku z tym, no nie wiem, czy kolejarze mają zawsze rację, ale niech walczą o swoje. Przywracanie pełnej płynności ruchu kolejowego trwało do późnych godzin popołudniowych. Wałbrzyscy policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który podpalił grill bar w Czarnie-Zdroju. Szkody oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych. Do pożaru doszło w nocy 18 stycznia. Około godziny 1:20 w nocy policjanci zostali poinformowani o podpaleniu lokalu. Sprawca po wejściu do pubu rozlał na podłogę łatwopalną cieczę, następnie podpalił ją, powodując pożar. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, ale stratę oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych. Wałbrzyscy kryminalni natychmiast zajęli się sprawą. Funkcjonariusze w oparciu o uzyskane informacje oraz rysopis podany przez świadków zdarzenia wytypowali 38-letniego mieszkańca Wałbrzycha jako sprawcę tego przestępstwa. My
Mężczyzna wczoraj trafił do policyjnego aresztu. Przeprowadzone czynności i zebrany materiał dowodowy pozwoliły na przedstawienie 38-latkowi zarzutu spowodowania uszkodzenia mienia znacznej wartości. Podpalaczowi grozi do 10 lat więzienia. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej spotkał się z samorządowcami, przedstawicielami instytucji kultury, świata biznesu, sportu i innymi zaproszonymi gośćmi na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Mówił o plusach i minusach minionego roku. Uznał go za przełomowy w historii miasta. Zdaniem prezydenta Wałbrzycha rok 2012 był przełomowy w historii miasta. Wynika to oczywiście z decyzji Rady Ministrów o odzyskaniu przez niego grodzkości, ale także z powołania aglomeracji wałbrzyskiej. To jest decyzja na najbliższe lata i wtedy będziemy dostrzegać z każdym rokiem wagę tej decyzji, wagę tego faktu odzyskania grodzkości, bo to zapewnia nam perspektywę i szansę rozwoju, której do tej pory nie mieliśmy. Był to też rok remontów dróg na niespotykaną dotąd skalę i przełomu w komunikacji miejskiej. Nie tylko 23 nowe autobusy z perspektywą kolejnych 20, ale także przewoźnik wożący pasażerów o 20% taniej i zmiana układu tras, z której, jak mówił, mieszkańcy są raczej zadowoleni. Inne sukcesy, którymi chwalił się prezydent, to nowe żłobki, dostępność przedszkoli, nagroda dla projektu Starej Kopalni czy projekt odbudowy GDK, otwarcie trzeciego piętra w Książu, wejście na giełdę z obligacjami czy zrównoważony budżet na 2013. Rok. Wymienił też rewitalizację Parku Sobieskiego, plany budowy nowych bloków komunalnych, które mają być gotowe do zamieszkania w 2014 roku, plany wyburzeń pustostanów, inwestycje w szkołach i finalizację budowy Centrum Pulmonologicznego. W planach jest jeszcze choćby odbudowa stadionu na Nowym Mieście czy rewitalizacja Placu Magistrackiego. Wchodzimy w 2013 rok z zupełnie nowym budżetem, ponad 500 milionów, z bardzo dużym budżetem inwestycyjnym, ponad 107 milionów złotych. Wchodzimy z budżetem, który mimo tego, że przejęliśmy zadłużenie 34 milionów z powiatu, będzie mniej zadłużony niż do tej pory. Nie zwiększamy naszego zadłużenia. Po raz pierwszy od wielu lat zadłużenie Wałbrzycha będzie mniejsze i maleje. Prezydent przyznał jednak, że nie wszystko w 2012 roku poszło zgodnie z planem. Stwierdził, że będzie już ostrożny z deklaracjami, że to lub tamto zostanie zrobione w ciągu 2 czy 3 miesięcy, bo zrozumiał uciążliwość procesów administracyjnych. Jako jedno z niedociągnięć wymienił to, że obwodnica zachodnia nie znalazła się na liście priorytetowych inwestycji Ministerstwa Transportu. Prezydent ma nadzieję, że znajdzie się ona na tej liście w roku 2014 lub 2015. Nie udało się oddać do końca minionego roku Akwazdroju. Wykonawca niespodziewanie porzucił budowę, będzie ponosił tego konsekwencje, ale Akwazdrój chcemy na wiosnę tego roku oddać do użytku. Prace już się toczą, są wyłonieni nowi wykonawcy, nie ma żadnego zagrożenia dla ukończenia tej potrzebnej miastu, a przede wszystkim mieszkańcom inwestycji. Nie udało się zrealizować wszystkich remontów dróg, między innymi z tego powodu, że stopień zaniedbania w infrastrukturze drogowej jest tak wielki, że tak naprawdę trzeba nie tylko remontować nawierzchnię, ale trzeba wymieniać oświetlenie, trzeba wymieniać infrastrukturę podziemną. Uczestniczący w spotkaniu goście dzielili się uwagami na temat prezentacji prezydenta. Drogi, żłobki, przedszkola, to budownictwo, to wszystko, Park Sobieskiego, to wszystko, co pan prezydent nam pokazał, no jest to bardzo, bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o hale, oczywiście, to tutaj najbardziej jako prezes Górnika jestem zainteresowany tym i pan prezydent już wspominał, że w czerwcu najprawdopodobniej hala zostanie oddana do użytku, no i wtedy będziemy mogli grać oczywiście i szkolić tą naszą młodzież na tych obiektach. Wałbrzych powinien zawsze być grodzkim miastem, a polityka do zarządzania miastem powinna jak najmniej się wtrącać. Wtedy to miasto miałoby już parę rzeczy od paru lat. No uważam, że to się wszystko uda, ponieważ gospodarz nie tylko deklaruje, ale również dokonuje. I to jest najważniejsze. Była skarbnik powiatu wałbrzyskiego Edyta Wojta-Zwolska zamierza dochodzić swoich praw w sądzie w związku z odwołaniem jej ze stanowiska i publicznymi oskarżeniami ze strony komisarza powiatu Józefa Piksy.
Komisarz postanowił wyciągnąć konsekwencje wobec nieuchwalenia budżetu przez poprzedni zarząd i Radę Powiatu. Jego zdaniem obecnie brakuje zabezpieczenia środków na najważniejsze zadania. Nad budżetem debatowali radni oraz zarząd powiatu jeszcze w grudniu, jednak zdecydowali się nie podejmować uchwały ze względu na brak pewności co do przejęcia długu powiatu przez gminę Wałbrzych. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przesunięcie uchwały budżetowej na koniec stycznia, jednak zdaniem Józefa Piksy nie było takiej konieczności, a budżet mógł być uchwalony. W konsekwencji komisarz stanął przed zadaniem samodzielnego uchwalenia budżetu powiatu. Zapoznałem się z tym projektem budżetu, przeanalizowałem wszystko i zastanawiałem się, dlaczego nie zaplanowano tych podstawowych zadań, że na drogi brakuje ponad 3 miliony złotych. I no, okazuje się, że nie przeanalizowano, czy były jakieś podpisane umowy, czy zawarte jakieś porozumienia. Skąd się wzięło te 4 miliony złotych, żeby takie zadanie przewidzieć, a nie zabezpieczyć środków finansowych. Podobna sytuacja, proszę Państwa, jest, jeżeli chodzi o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie właśnie tych rodzin zastępczych, na opłacenie rodzin zastępczych. Komisarz zwrócił się do byłej już skarbnik Edyty Wojtas-Wolskiej, by przygotowała nową propozycję budżetu, tak by środki na te cele były w nim zabezpieczone. Niestety po 2 tygodniach skarbniczce nie udało się znaleźć rozwiązania, musiała więc pożegnać się ze stanowiskiem. Obowiązkiem skarbnika jest być takim menadżerem i przygotować projekt budżetu pod potrzeby przyszłego powiatu, a więc jeżeli to rozporządzenie było wydane 10, no pani skarbnik powinna robić wszystko, wymusić na zarządzie dostosowania tej struktury do możliwości finansowych. Ten budżet był źle przygotowany, a więc w związku z tym nie można było tutaj tolerować takiej sytuacji. Przez 2 tygodnie pani skarbnik otrzymała pewne zadania, które miała wypracować, miała przygotować mi propozycję, skąd te środki zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć środki na podstawowe zadania. No niestety tego nie przygotowała i w związku z tym musieliśmy się rozstać. W pewnych wypowiedziach prasowych zauważyłam, że pan komisarz z jednej strony zarzuca zarządowi, chociaż to nie jest kompetencja zarządu, aby uchwalać budżet. Jego kompetencją jest jedynie przygotowanie, inicjatywa w sprawie przygotowania projektu budżetu. Uchwalić może go tylko Rada. Organ stanowiący, więc Rada. I tu z jednej strony zarzuca, że zarząd mu przeszkadzał w ten sposób, bo nie uchwalił budżetu, ale z drugiej strony uważa, że ten budżet jest zły. Także zobaczymy, ja czekam cały czas. Z tego co wiem, to budżet został już przygotowany przez nową panią skarbnik i tylko czekam właśnie na informacje w BIP-ie. Edyta Wojtas-Wolska zapowiada, że będzie dochodzić swoich praw w sądzie. Rozmowa z byłą skarbnik powiatu wałbrzyskiego dziś po serwisie informacyjnym w programie Gość Dnia. Robert Hadaś, sprawujący wcześniej funkcję skarbnika miasta Wałbrzych i szefa spółki Aqua Zdrój, został nowym prezesem wałbrzyskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Do 25 stycznia trwa kadencja byłego prezesa Sławomira Piątka, który w grudniu zrezygnował z przyczyn osobistych. Robert Hadaś będzie więc pełnił tę funkcję od soboty 26 stycznia, a poniedziałek będzie jego pierwszym dniem pracy. Niewątpliwie decyzja pana prezesa Sławomira Piątka była na pewno decyzją zaskakującą Radę Nadzorczą i właścicieli. W związku z tym, że pan prezes Piątek poinformował, że najpóźniej 25 stycznia musi złożyć tą rezygnację. Wydaje się, że na ten moment należało podjąć decyzję, która by uzupełniła skład i pozwoliła na ciągłość pracy spółki. Wydaje się, że Rada Nadzorcza podjęła po prostu taką, a nie inną decyzję z uwagi na niewątpliwe kwalifikacje, jakie pan Robert Hadaś posiada. Robert Hadaś pełnił wcześniej m.in. funkcję skarbnika miasta oraz prezesa spółki Aqua Zdrój. W lutym uhonorowani zostaną kolejni 3 ambasadorzy Wałbrzycha. Sprawdziliśmy, kto w tym roku dołączy do tego grona. Ambasador Wałbrzycha to honorowy tytuł nadawany od ubiegłego roku osobom, które w niekwestionowany sposób odniosły sukces zawodowy, społeczny lub artystyczny, pochodzą z Wałbrzycha i nadal się z nim utożsamiają. Przyznają się do tych korzeni, co więcej działają na rzecz naszego miasta, a którzy odnieśli sukces osobisty, zawodowy, stanowią wzór do naśladowania dla
zarówno mieszkańców Wałbrzycha, jak i tych, którzy być może chcieliby do naszego miasta przyjechać, odwiedzić, osiedlić się. Inaczej mówiąc, są ambasadorami dobrej opinii, ambasadorami dobrych informacji, ambasadorami naszego miasta. W ubiegłym roku jako pierwsi tym tytułem uhonorowani zostali minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, pisarka Joanna Bator i siatkarz Krzysztof Ignaczak. Oni również weszli w skład kapituły, która wskazała trzy osoby, które zostaną wyróżnione w tym roku. Będą to Andrzej Adamek, koszykarz i trener, który wraz z drużyną Asseco Procom Gdynia w 2012 roku wywalczył Mistrzostwo Polski, Marek Starybrat, dziennikarz radiowy i telewizyjny znany przede wszystkim z anteny Radia Z, Krzesimir Dębski, wszechstronny artysta muzyczny, kompozytor i dyrygent, autor muzyki do ponad 100 filmów i 35 sztuk teatralnych. Tegoroczni laureaci, tak mogę powiedzieć, w osobach pana Marka Starybrata, pana Andrzeja Adamka i pana Krzesimira Dębskiego potwierdzają, że naprawdę mówimy o osobistościach wybitnych, o osobistościach, których pozycji, rangi można mówić tylko dobrze. W ubiegłym roku gala miała charakter charytatywny, ponieważ podczas organizowanej licytacji przedmiotów przekazanych przez sponsorów i ambasadorów zbierano fundusze na rehabilitację małej Pauli. W tym roku również odbędzie się podobna licytacja. W tym roku, nadal współpracując z Fundacją Salwador, która była współorganizatorem aukcji w zeszłym roku, podjęliśmy decyzję, że będziemy zbierać na rehabilitację dzieci w domu mojego dziecka w Wałbrzychu. Nie wskazujemy konkretnego dziecka, dlatego że po rozmowie z panią dyrektor ustaliliśmy, że jakby dom ma środki na tych wychowanków, natomiast w momencie, kiedy pojawiają się potrzeby rehabilitacyjne, to tych środków nie ma. Tak jak w zeszłym roku, będziemy prowadzić 10 licytacji. W tym roku do wylicytowania oprócz przedmiotów przekazanych przez ambasadorów będą m.in. obrazy, biżuteria, a nawet przelot balonem. Na rehabilitację Pauli udało się uzbierać prawie 25 tysięcy złotych. Organizatorzy liczą na hojność gości i przebicie zeszłorocznej sumy. Gala odbędzie się 8 lutego w Zamku Książ. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu nie są przeprowadzane egzaminy teoretyczne na prawo jazdy. Powodem jest brak chętnych. Kursanci boją się przystępować do egzaminu teoretycznego, ponieważ zmieniła się jego forma. Pula pytań zwiększyła się z kilkuset do kilku tysięcy. Zdający mają również mniej czasu na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi. Niektóre sytuacje na drodze przedstawiane są w formie wideo. Jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, to póki co praktycznie jest prawie, że nie ma zainteresowania, tak powinienem powiedzieć. Bo pierwsze egzaminy na teorii odbędą się u nas 30-31 i póki co to na dzień dzisiejszy jest zapisane na jedna osoba na jeden dzień i druga osoba na drugi dzień. Takie jest zainteresowanie egzaminami teoretycznymi. Wszyscy wyczekują na tak zwaną giełdę, co tam na tym egzaminie nowego jest. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przeżywał natomiast oblężenie w pierwszej połowie stycznia, kiedy obowiązywały jeszcze stare zasady egzaminowania. Wówczas do egzaminu podchodziło 2-3 razy więcej chętnych niż zazwyczaj. Jeżeli żeśmy w normalnym terminie wykonywali egzaminów teoretycznych między 80 a 120, no różne to dni były, tak w tym ostatnim okresie żeśmy wykonywali tych egzaminów około 300 dziennie. Także naprawdę przyrost był dość duży. W zasadzie to prawie wszyscy, którzy chcieli zdać według starego systemu, zdali. Może tam zostały 2-3 osoby. Nie zmieniła się natomiast liczba osób zdających egzamin praktyczny. Egzaminowani cieszą się, że udało im się zaliczyć część teoretyczną jeszcze na starych zasadach. Po prostu na pewno nie da się ich na pamięć, tak jak tutaj się uczymy na pamięć. To jest może właśnie lepsze, że się na pamięć nie jedzie, bo już człowiek zapamięta pamięciowo i leci na pamięć i akurat się stanie, że pan egzaminator zahamuje i koniec. Ale nie wiem, no zobaczymy. Ja na razie jeszcze na starych jeżdżę i mam nadzieję, że już się zdam. No jest na pewno tych pytań dużo, wiele więcej niż na starych zasadach. I uważam, że tak jak powiedziałem tutaj, nie przy kamerze, nie? Uważam, że każda osoba, która się przyłoży do nauki, jest w stanie wyuczyć się tych testów bez najmniejszego problemu. Zdaniem Jana Górazdy wprowadzone zmiany były konieczne, bo dotychczasowy system nie odzwierciedlał faktycznej wiedzy kursantów. Na kursach najczęściej, ja nie mówię, że to była reguła i wszyscy, najczęściej uczyli tylko tych przepisów,
może nawet nie uczyli, tylko dawali jakieś tam broszury, skrypty czy płyty, które były tylko i wyłącznie w testach. Ludzie poza pytaniami w testach nic więcej nie wiedzieli. Mało tego, oni nawet nie rozumieli, co to jest za pytanie. Oni się nauczyli na pamięć i wiedział, że jak widzi taką sytuację, taki obrazek, to odpowiedzi powinny być takie. I nic więcej. I potrafili 18 pytań, gdzie było 3 możliwe odpowiedzi, odpowiadać w ciągu 2-3 minut, wychodzić z sali. W nowym egzaminie pytania posiadają różny stopień trudności. Najtrudniejsze oceniane są na 3 punkty, średnie na 2 punkty, a pytania najmniej znaczące za 1 punkt. Możliwe do uzyskania jest łącznie 74 punkty. Aby ocena była pozytywna, należy otrzymać 68 punktów. Jeżeli chodzi o te pytania, no to wiemy, że ich jest 32. Czas na udzielenie tych odpowiedzi trwania egzaminu jest 25 minut. Przy czym wygląda to w ten sposób, że pierw wyświetla się przez 20 sekund pytanie, także klient ma spokojnie możliwość przeczytania tego pytania, zastanowienia się. Po tym wyświetla się przez 15 minut jakaś tam sytuacja, jakieś tam wideo, jakiś klip, który ogląda. Przy czym pod spodem też ma cały czas jeszcze podświetlone to pytanie, żeby wiedział, na co patrzeć. No i przy tych pierwszych 20 pytaniach udzielę odpowiedzi tak, nie, bo tylko takie są możliwe do zaznaczenia. W pytaniach specjalistycznych 12, tam są 3 odpowiedzi do wyboru. Jedna jest tylko poprawna i zaznacza tylko tą poprawę. Zmianie uległa także opłata za egzamin. Wcześniej za część teoretyczną wynosiła 22 zł, teraz 30 zł. Opłata za część praktyczną wzrosła ze 112 do 140 zł. Tłumy Wałbrzyszan odwiedziły targi pracy i informacje o mobilności, które odbywały się w Szczawnie-Zdroju. Odwiedzający mogli zapoznać się z bogatą ofertą pracy za granicą. Na kilkunastu stanowiskach prezentowali się pracodawcy z kilku krajów Europy. Dzisiaj odwiedzili nas pracodawcy z Niemiec, z Holandii, Szwajcarii, Austrii, jak i również przedstawiciele z Finlandii i proponują pracę szeroką gamę zawodów, począwszy od zawodów prostych poprzez zawody bardzo wyspecjalizowane, jak i też wymagające bardzo szerokiej wiedzy technicznej, medycznej, inżynierskiej. Mamy stellen für Schlosser. Szukamy ludzi do pracy jako ślusarzy, tokarzy, w dziedzinie IT, dla lekarzy, ludzi do opieki nad starszymi osobami, do opieki nad chorymi osobami, w hotelach, w gastronomii. Polscy pracownicy są bardzo pożądani za granicą. Pracodawcy zgodnie twierdzą, że Polacy są rzetelni, sumienni i pracowici. Niemiecki pracodawca ogólnie bardzo szanuje polskiego pracownika. Polacy są dość mocno zmotywowani, porządnie pracują, tylko problem pojawia się tak naprawdę wtedy, jeśli chodzi o język. Często po prostu nie ma tych podstaw chociażby języka takiego komunikatywnego. Z informacji, które przekazują pracodawcy, bardzo sobie chwalą z rozmów, jakie przeprowadzają z Polakami, ich wiedzę, ich zaangażowanie i chęć podejmowania pracy. Powiedziałbym nawet, twierdzą, że Polacy są zdeterminowani podjęciem pracy i to ich wprowadza w takie duże zadziwienie. Myślę, że dziwić się nie ma czemu, kiedy nie ma pracy na miejscu, to Polacy szukają tej pracy w każdym dla nich dogodnym miejscu. Osoby odwiedzające targi z różnych powodów decydują się na szukanie pracy poza granicami Polski. Ponieważ są trudności akurat tutaj na miejscu, zwłaszcza w Wałbrzychu, dlatego szukam, gdzie się da po prostu. Czy w ogóle, bo jestem na bezrobotny dłuższy czas i w ogóle jakakolwiek praca by mnie, żeby się gdzieś w ogóle rozpocząć, zaczepić, nie? Przelicznik walut tak naprawdę, najwyższe zarobki. Ja jestem dyspozycyjna za 5 minut. Jeżeli ktoś by był zdecydowany mnie przyjąć, to jestem zdecydowana za 5 minut pracować cokolwiek. Ale nie ma szans, proszę pana, ponieważ w wieku 52 lat nie ma szans na zatrudnienie w Polsce. Najbardziej obleganymi stanowiskami podczas targów były czeskie i niemieckie, czyli nasi najbliżsi sąsiedzi. Najchętniej poszukiwane zawody przez mężczyzn to prace budowlane i kierowanie pojazdami mechanicznymi. Przez kobiety opieka nad osobami starszymi. O tym, czym jest spółdzielnia socjalna i dlaczego warto spróbować swoich sił w tego typu działalności, mogły przekonać się osoby bezrobotne na pierwszym spotkaniu informacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.
Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma przedsiębiorstwa społecznego. Tworzą ją w większości osoby bezrobotne, mające trudności z odnalezieniem się na rynku pracy, niepełnosprawne, które jednocześnie wiedzą, czym chcą się w życiu zajmować. Spółdzielnia socjalna może prowadzić różne formy działalności. Wszystko zależy od chęci i umiejętności osób, które chcą spółdzielnię założyć. Są jednak pewne ograniczenia. Rozporządzenie unijne, które reguluje te kwestie, określa jasno, które branże na pewno nie mogą być wspierane. Między innymi jest to transport, gdzie finansujemy teoretycznie, gdzie osoby zazwyczaj wnioskują o środki na zakup samochodu, więc to nie będzie wspierane. Owszem, wszystkie usługi gastronomiczne, budowlane, opiekuńcze, porządkowe, handel szeroko rozumiany, detaliczny, hurtowy, produkcja różnego typu, to wszystko zależy od pomysłu, umiejętności, doświadczeń osób bezrobotnych. Spółdzielnię socjalną musi tworzyć przynajmniej 5 członków spełniających warunki programu. Połowa lub ponad połowa z nich musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Wymagane są także kwalifikacje do wykonywania wskazanych zawodów. Te jednak można zdobyć podczas szkoleń przygotowanych przez instytucje koordynujące projekty i finansowanych ze środków unijnych. Dodatkowo każda z osób zakładająca spółdzielnię może liczyć na dotacje w wysokości nawet 20 tysięcy złotych. Maksymalna pula zależy od maksymalnej wielkości i liczby członków. Maksymalnie spółdzielnię możemy sfinansować w ramach projektu w liczbie do 10 osób założycieli, każda z osób do 20 tysięcy złotych. A zatem 10-krotność tej kwoty to jest kwota maksymalna. Nowo powstała spółdzielnia może także liczyć na wsparcie pomostowe przez pierwszy rok funkcjonowania. Mówimy tutaj o ponoszeniu przez spółdzielnię obowiązkowych płatności, które są tak jakby kosztami stałymi, które spółdzielnia za każdym razem musi ponosić. To są opłaty ZUS-owskie związane z prowadzeniem składek za osoby zatrudnione w ramach spółdzielczej umowy o pracę, czy też podatki, czy też koszty obsługi finansowej, czy czynsze. Są to obowiązkowe płatności, a zatem w ramach tego wsparcia pomostowego można pomóc spółdzielni w opłacaniu tych kosztów. To wsparcie nie będzie wypłacane dłużej niż rok. Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu bierze udział w 3 projektach związanych z doradztwem i dofinansowaniem spółdzielni socjalnych. Łącznie 135 osób będzie mogło liczyć na wsparcie. Osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej powinny zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, gdzie otrzymają bardziej szczegółowe informacje dotyczące wszystkich 3 projektów. Wałbrzyski kabaret grozy, przedstawienie jubileuszowe przygotowane przez duet Strzemp-Kademnicki czy spektakl oparty na pamiętnikach Wałbrzyszan. To tylko niektóre propozycje nowego dyrektora artystycznego Teatru Dramatycznego Piotra Latajczaka. Nowy dyrektor ma zobowiązania w innym teatrze, jest zaangażowany w działania w Łodzi, w Poznaniu oraz w przygotowanie 2 festiwali teatralnych w Zielonej Górze i Szczecinie. Dlatego do czerwca będzie się pojawiał w Wałbrzychu, głównie w weekendy. Potem planuje zamieszkanie tu na stałe. Pierwszą premierą przygotowywaną po objęciu przez niego funkcji są Dobre Wiadomości w reżyserii Piotra Głowackiego i Sebastiana Butnego. Po wakacjach za działania artystyczne teatru będzie w całości odpowiadał już Piotr Ratajczak. Jego hasło na nowy sezon to Normalsi. I chciałbym, żeby te przedstawienia widzowie odczuwali jako przedstawienia ich, to znaczy, które przedstawienia są o nich. Dlatego też hasło teatr dla mnie, teatr o mnie. Żeby było takie poczucie wspólnoty, że to, co się dzieje na scenie, jest mi bliskie, jest mi znajome i odpowiada na moje rozterki etyczne, na moje rozterki moralne. Piotr Ratajczak chce wprowadzać zmiany, ale o Wałbrzyskim Teatrze ma bardzo dobrą opinię. Współpracuje z nim zresztą od 5 lat. Bardzo ceniony zespół aktorski. Ze względu na to, że to wszystko są radykalni komandosi, którzy są zdolni do wszystkich działań artystycznych, odważni i otwarci na wszystkie działania. Czyli bardzo ceniony jest ten zespół i bardzo ceniony też jest w ogóle teatr, dyrekcja za to, że jest bezkompromisowa, że potrafi nie schlebiać jakby najniższym gustom i że potrafi zaproponować bardzo wyrafinowany i radykalny projekt artystyczny. I to jest doceniane wszędzie, więc mam nadzieję, że tą linię podtrzymamy w teatrze. Pierwszym artystycznym projektem nowego dyrektora będzie Wałbrzyski Kabaret Grozy. Ma też być radykalny artystycznie i, jak mówił dyrektor, bardzo mocny. Przygotuje go Michał Walczak, który co miesiąc prezentuje w Warszawie kolejny odcinek erotyczno-polityczno-wampirycznego kabaretu pod tytułem Pożar w burdelu. Walczak jest m.in. twórcą Piaskownicy i Kopalni.
Piotr Ratajczak był w Wałbrzychu po raz pierwszy jako 8-letni chłopiec w połowie lat 80. Teraz deklaruje, że kiedy się tu sprowadzi, zamieszka poza teatrem. Pierwszy raz byłem w Wałbrzychu, jak miałem chyba 8 albo 9 lat, z mamą u jej znajomych. I właściwie to jedyne, co zapamiętałem wtedy z Wałbrzycha, to są krupnioki. Jako regionalna potrawa zostałem poczęstowany krupniokami i bardzo mi smakowały. A jeszcze pamiętam wyprawę do Książa. I to jest takie w ogóle pierwsze wspomnienie z Wałbrzycha. Według koncepcji nowego dyrektora teatr dramatyczny ma istnieć przede wszystkim dla odbiorcy, a nie krytyka teatralnego z Warszawy czy Krakowa. Stąd pomysł, żeby przedstawienie, które otworzy nowy 50. już sezon, było oparte na pamiętnikach Wałbrzyszan, 17 tekstach z konkursu przeprowadzonego w 2000 roku i tekstach nowych, którymi Wałbrzyszanie zechcą się podzielić. To będzie 50 lat prywatnej historii Wałbrzycha na dwóch scenach. Latem mieszkańcy będą zapraszani na warsztaty, będzie teatralizacja ich wspomnień, może pokaz, może cały cykl. Fanaberie teatralne mają być poświęcone teatrowi dokumentalnemu i reportażowemu. Pojawią się nowi reżyserzy. Marcin Wierzchowski, Remigiusz Brzyk, Marcin Rychcik i inni. Monika Strzępka i Paweł Dymirski mają stworzyć spektakl jubileuszowy na 50-lecie teatru. Każda propozycja to jest rodzaj, musi wynikać z mojej rozmowy z reżyserami. To znaczy tego, co ja chcę uzyskać i tego, jaką mają potrzebę, w czym jest ich wrażliwość. Stąd wydaje mi się, że kluczowym jest dobór tych reżyserów i jakby komunikacja i jasne, klarowne wypowiedzenie im, jaki rodzaj dialogu chcemy z widzami. Tacy reżyserzy, których zaproponowałem, jak Wierzchowski, Marciniak, Klem, Brzyk, Augustynowicz, no to są świetni, już uznani twórcy, ale którzy nie są wsobni, nie są hermetyczni, którzy prowadzą dialog z widzem na bardzo ważne tematy. Czy w teatrze pojawią się lektury szkolne albo wielka klasyka, na przykład Szekspir? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jak mówi dyrektor, następny sezon może być na przykład sezonem Władców i wtedy znajdzie się miejsce dla Szekspira i innych twórców z kanonu. Ukazała się drukiem pierwsza część monografii Wałbrzycha zatytułowana Wałbrzyskie szkice. Wkrótce możemy spodziewać się kontynuacji. W pracy zbiorowej można znaleźć informacje o zabytkach archeologicznych, o dawnej historii miasta, jego właścicielach, Czetricach i Hochbergach, o powstaniu okręgu górniczo-przemysłowego, o infrastrukturze Wałbrzycha, historii jego niemieckich mieszkańców, historii lecznictwa, sportu czy wyznań religijnych. Jest także część poświęcona kulturze miasta. Wszystko zaczęło się od inicjatywy pana Józefa Gruszki, który poprosił pana Marka Malinowskiego i mnie, żebyśmy się zastanowili nad możliwością przygotowania w Wałbrzychu czegoś w rodzaju monografii miasta. No, przystaliśmy na tą propozycję, złożyliśmy po jakimś czasie panu Gruszce skład zespołu, który to by napisał. Autorami książki są przede wszystkim dawni i obecni pracownicy muzeum. Znaleźli się wśród nich Marcin Kuleszo, Jarosław Graniczny, Ryszard Bełdzikowski, Bogna Ludwik, Kazimierz Szewczyk, Kazimierz Kozakiewicz, Sławomir Maria Suchocki, Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz, Kazimierz Niemierka i Krzysztof Żółtański. W książce są informacje o tym, jak kształtowały się niektóre dziedziny życia społecznego, gospodarczego, urbanistycznego w mieście na przestrzeni dziejów miasta i wyjaśnia się przy okazji niektóre problemy związane z aktualną sytuacją pewnych dziedzin życia. Jako przykład podam na artykuł pana Kazimierza Kozakiewicza o infrastrukturze miasta, który opisuje, jak pozyskiwano wodę dla miasta i jak to się stało, że Wałbrzych ma nieco inne ceny wody niż inne miasta. Miłośnicy historii miasta znajdą w pierwszej części monografii szczegółowe informacje na temat historii lecznictwa przed wojną i teraz, czy historii wszystkich dziedzin wałbrzyskiego sportu, również przed 1945 rokiem oraz krajobraz kulturowy miasta. Historyk Ryszard Bełdzikowski opisał skomplikowane stosunki między Niemcami i Polakami, a także napływającymi do Wałbrzycha przedstawicielami innych narodów po 1945 roku. Przyjeżdżali Polacy przecież nie tylko z Kresów, bo ich było chyba najwięcej, natomiast przyjeżdżali i Francuzi, i z innych regionów Polski.
współżyli z tymi Niemcami, a później był taki okres, w których no, niestety Niemcy wyjeżdżali z Wałbrzycha. Z różnych zresztą powodów, które opisuje właśnie pan dr Wojcikowski. W pierwszym tomie nie zmieściło się wszystko, dlatego przewiduje się kontynuację monografii. Mam nadzieję, że właśnie ten okres XIX wieku i od 1945 roku do 2010, a może nawet i następne lata, zostanie opisany. Przecież XIX wiek to był okres największego rozwoju miasta. Tu w tym okresie rozbijał się znakomicie przemysł i górnictwo, i przecież porcelana, z której Wałbrzych słynął, i różne inne dziedziny. Te rzeczy zostaną na pewno w tej drugiej części szczegółowo opisane. Każdemu artykułowi towarzyszy bogata bibliografia, w dużej części odnosząca się do źródeł i opracowań dostępnych w muzeum i bibliotece miejskiej, więc można samemu studiować wybrane zagadnienia. Sama książka jest także dostępna we wszystkich filiach Biblioteki Miejskiej. Małgorzata Wiłkomirska została powołana na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. Będzie sprawowała tę funkcję do czasu wyłonienia nowego dyrektora. Małgorzata Wiłkomirska posiada wykształcenie wyższe w zakresie wychowania muzycznego oraz umiejętności i kwalifikacje potwierdzone stażem zawodowym jako nauczyciel i pracownik Filharmonii Sudeckiej, także jako menadżer artystyczny. W Zespole Pieśni i Tańca Wałbrzych ja pracowałam 5 lat temu jako instruktor wokalny, korepetytor śpiewu to się tak nazywało. Pracowałam też w innych zespołach folklorystycznych, tu w niedalekim Strzegomiu, Kostrzanie. 10 lat tam pracowałam, także ja doświadczenie jako wykonawca mam. Nowa dyrektor pełni swoją funkcję dopiero od poniedziałku, dlatego jak sama mówi, nie zdążyła jeszcze zapoznać się ze wszystkimi szczegółami funkcjonowania zespołu. Muszę po prostu się do tej funkcji przyzwyczaić i przygotować i po prostu rozeznać, jakie zespół ma potrzeby, bo wiecie Państwo, że dotacja została nieco uszczuplona, mówiąc delikatnie, a więc ze sprawami administracyjnymi musimy się zmieścić w zmniejszonym budżecie, a przygotować pracę tak, żeby można było pozyskać te pieniądze, które są dla nas, ale już na konkretne zadania. Małgorzata Wiłkomirska twierdzi, że będzie się starała nie podejmować długofalowych decyzji, ponieważ będzie to zadanie nowego dyrektora wybranego już na stałe. Chyba nie wypadałoby podejmować trudnych decyzji, chyba że sytuacja budżetowa mnie do tego zmusi, bo tu już żadnego dyrektora nic nie usprawiedliwi, jeśli będzie przekraczał budżet. To tylko z tym byłyby związane ewentualne decyzje. Na rozmowę z nową dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych zapraszamy po serwisie informacyjnym w programie Gości Dnia. Spektakl teatru lalki i aktora Le Filo Fable został uznany przez jednego z teatrologów za najlepszy spektakl dla dzieci w 2012 roku. Spektakl Le Filo Fable w reżyserii Joanny Gerig został zauważony i doceniony przez krytyków teatralnych. Wcześniej zakwalifikował się do 19. ogólnopolskiego konkursu na wystawianie polskiej sztuki współczesnej organizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Teraz teatrolog Bartłomiej Miernik, jeden z członków komisji artystycznej, w swoim podsumowaniu 2012 roku w polskim teatrze uznał Le Filo Fable za najlepszy spektakl dla dzieci ubiegłego roku. Zrobił takie podsumowanie 2012 roku, obejrzał ponad 160 spektakli, więc myślę, że wie, o czym mówi. Napisał taki raport za 2012 roku, w którym właśnie ujął spektakl jako najlepszy spektakl dla dzieci w Polsce. Jest nam niezmiernie miło, ponieważ ten spektakl był eksperymentem. Robiliśmy go wspólnie z dyplomantką ze szkoły teatralnej i taki sukces. Teraz czekamy na wyniki, ponieważ z tych wszystkich spektakli, które zostały zgłoszone do sztuki współczesnej, zostanie wybranych 12, które będzie przyjeżdżała oceniać inna komisja. Komisja, która będzie decydowała o nagrodach, o refundacjach tych produkcji. Także no, myślę, że duży sukces i czekamy na więcej. Równocześnie teatr realizuje podpisaną w ubiegłym roku umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i rozpoczyna warsztaty dla studentów. Będziemy starać się realizować spektakle, będziemy starać rozwijać ich wyobraźnię. Mam nadzieję, że do grupy teatralnej będą należeć nie tylko studenci, których interesuje występowanie na scenie, ale zaprosiłem także osoby, które zajmują się fotografią, muzyką, pisaniem tekstów, Wydział Kosmetologii, prawda, jeżeli będziemy robić spektakl, będą potrzebne makijaże, charakteryzacje, więc mam nadzieję, że jak najwięcej studentów z tej uczelni weźmie udział w tych naszych wspólnych spotkaniach.
Efektem pracy grupy może być spektakl lub krótsza forma artystyczna, która zostanie zaprezentowana w czerwcu podczas obchodów rocznicowych uczelni. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Wiadomością, która zelektryzowała większą część Śródmieścia w Wałbrzycha w mijającym tygodniu, był z pewnością fakt znalezienia bomby, nie wybuchu, nie wypału w jednej z kamienic w centrum miasta, niedaleko placu Tuwima. Błyskawicznie ewakuowano okolicznych mieszkańców, zamknięto drogę prowadzącą na Nowe Miasto, słynne serpentyny na ulicy Piłsudskiego. Wszystko skończyło się dobrze, nikomu odpukać nic się nie stało, ale takie zdarzenia pokazują, jak wiele niespodzianek, i tych przyjemnych, i tych, jak tak było w tym wypadku, nieprzyjemnych, czeka na nas na niejednym strychu, w niejednej piwnicy starych wałbrzyskich kamienic. Nasze miasto ma bardzo bogatą historię. Mieszkamy bardzo często w kamienicach, które mają grubo ponad 100 lat. Kto wie, co jeszcze może się kryć za kolejną ścianą, w kolejnej skrytce, pod kolejną podłogą. Bardzo dobra wiadomość nadeszła z redakcji czasopisma Bilder, który co roku przyznaje w swoim plebiscycie przyznaje nagrody dla najlepszych projektów architektonicznych w kraju. I w roku 2012 taką nagrodę zdobył projekt Mirosława Nizio dotyczący zagospodarowania Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Rzeczywiście projekt jest imponujący, bardzo taki właśnie wielokulturowy, wielozajęciowy, przeznaczony dla bardzo szerokiej gamy odbiorców, a przy tym wizualnie bardzo piękny. Zostało to docenione przez kapitułę tego właśnie konkursu i Mirosław Nizio oraz jego pracownia za ten właśnie projekt funkcjonowania starej kopalni w Wałbrzychu dostał nagrodę roku 2012. Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców Wałbrzycha i okolicznych miejscowości, zwłaszcza Szczawna, Starych Bogaczowic, Lubomina, Czarnego Boru, Boguszowa Gorc, czyli tych miejscowości, które są położone w rejonie obwodnicy Szczawna, ciągnącej się od hipermarketu Tesco do Lubomina. Ta droga wkrótce ma być gotowa i przejezdna. Prace przy niej trwały do 10 stycznia. Ale jak zapewniono mnie w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei, wkrótce zostanie otwarta. Teraz trwają odbiory techniczne i jest nadzieja, że bez poprawek zostanie już udostępniona dla kierowców. To jest wygodna droga, która odciąży ruch kołowy w Szczawnie, która usprawni dojazd do Wałbrzycha spod wałbrzyskich miejscowości, a także ułatwi nam poruszanie się po okolicy kierowcom wszystkich miejscowości i Wałbrzycha, i miejscowości sąsiednich. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.